A ty? Mateusz. Czy nie zapisałeś? Nie. On. Patryk, tak? Ja się tutaj. Już. Jasiek, Boże, ile to jest imion? Jasiek, czekaj, jednego słowa. Boże, Jan. Boże, Jasia, słucham, a tu ja. Pani Dziobaku. Pani Kasiu, dzień dobry. Co pani tak stoi na rozdrożu? Pilnuję grupy. A, no właśnie. A propos grupy. Widzę, że tutaj jest troszkę więcej ludzi oprócz nas. A, my dzisiaj, gdzie pani Kasiu idziemy? Perła Zachodu, nasz klasyk. Aha, no to tak, to jest prawda. Więc wszystkiego dobrego życzymy, udanej drogi. I wracamy do Bartka. Witaj, Bartku. No właśnie, pani Kasia mówi, że idziemy do Perły Zachodu. Co ty na to? Czy potwierdzasz? Nie, nie tak, potwierdzasz? Potwierdzam. Tak, czy przy okazji gdzieś coś jeszcze zahaczymy? Jakąś wieżę widokową? Tak, wieżę chyba widokową i jakąś restaurację. Tak, w której można zjeść bardzo dobre posiłki. Powodzenia, trasa jest przepiękna i turystyczna. Panie Łukaszu, jakie plany? No tak, wiem, że teraz stanęliśmy na rozdrożu. Prawdopodobnie grupa podzielimy się na grupę uderzeniową, która zrobi ekstra punkt widokowy. Tak, punkt. On kieruje się tutaj. Natomiast pozostałe osoby, które nie wiem, mają już dość widoków, a chcą spokojnie spacerować, przeważają emocje, idą tutaj spokojną tą traską wzdłuż po koku do schroniska Perła Zachodu. Dziękujemy. Grupa już jest prawie zebrana w całości i zaraz idziemy do Perły Zachodu. Trasa będzie wiodła wzdłuż rzeki Bóbr, a część wejdzie na punkt widokowy zwany potocznie Grzybek. Mamy trzeci dzień półkolonii turystycznych. Idziemy do schroniska Perła Zachodu. Idziemy wzdłuż rzeki Bóbr. Tutaj mamy wiadukt kolejowy. Fajny, taki okazały, przypominający rzymskie budowle. Mamy fajną grupkę zwartą. Jesteśmy już w połowie trasy do schroniska Perła Zachodu. Zadowolone twarze, pełne energii. Tak, widać. Tak. Ale mniejsza, ponieważ jest to grupa, która nie zdecydowała się na wieżę widokową. Tak. Zbieramy zatem siły na jutrzejszy dzień, taki bardziej intensywny, żebyśmy później mogli śmiało w piątek na basenie odpoczywać. Nie wiem, moja mama mnie zapisała na wszystkie 5 tygodni. Na 5 tygodni? W domu. Ale jak? Daje pan radę? Wyrzucają mnie ósmej z domu. Wszedł ósmej z domu. No nieźle. Ale ja mam podobnie. No, znam takich, którzy też muszą iść 5 tygodni.
witaj, witaj serdecznie. Co znalazłeś ciekawego na trasie? Tutaj jest takie pęknięcie. Wgniecenie w poręczy. No. A jak myślisz, co spowodowało to wgniecenie? Drzewo. Upadające. Pewnie tak, nie? Które ma dużą siłę. Na naszej trasie nieoczekiwanie wyszła myszka. Gonimy. Hej myszo, gdzie ty zasuwasz? Chyba z nami zasuwa do schroniska Perła Zachodu. Myszka poszła. I jesteśmy już u celu naszej wyprawy. Perła Zachodu. Perła Zachodu. Siedzimy co prawda na zewnątrz, ale tutaj w czasie niepogody też jest gdzie się schronić. Dwudziestka to pechowy numer. Dlaczego, Adasiu? Bo nie mogę nigdy nie dobrać. A masz zamówienie? Numer 20? Zaraz będzie. Jak zawsze. Jak zawsze.